Szanowni Państwo, takie chwile zdarzają się rzadko. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego, tu już wszyscy akurat znają, Marek Rutkiewicz, i dwie fantastyczne siostry, Daria i Wiktoria Pikulik. Patrzyliśmy w telewizji, jak szaleńczo walczyły o medal na Mistrzostwach Świata. A niektórzy na żywo nawet widzieli. Tak, pan dyrektor był z nimi? Tak, oczywiście. Rewelacja. Podziwiałem. Łezka była wokół, na pewno troszeczkę. No, był pewny medal, gdyby nie te przepisy, że dwie rundy do końca został odstrzelony wyścig i znowu od 9 rund się wszystkie zawodniczki razem ścigały. Te zawodniczki, które też były zmęczone, także no takie troszeczkę wobec, według mnie, nie fair. Rozumiem. To rozegranie wyścigu. A co na to mistrzynie? No, trochę przykro, że nie mieliśmy tego medalu, ale z jednej strony można być zadowolonym z tego, że byłyśmy tak bardzo blisko pierwszy raz, że walczyłyśmy o srebro i nawet brąz. Ale no cóż, takie przepisy, co można zrobić. Ważne, że dopiegałyśmy dobry wyścig i pierwszy raz nam się udało wszystko tak zaplanować przed wyścigiem i też nowy obrót w końcu założyłyśmy, także czemu można być zadowolonym, mimo że jest smutek, ale... No, wydaje mi się, że na pewno dużo plusów z tego wszystkiego można wyciągnąć. Fajnie później sobie analizowałyśmy. No fajnie, było parę też błędów, ale to był naprawdę jeden najlepszy wyścig, jaki przejechałyśmy w Madisonie razem. I wydaje mi się, że właśnie blisko tego medalu, no szkoda, że jednak przepisy są jakie są. I gdzieś tam nie udało się. To czwarte miejsce trochę boli, ale wydaje mi się, że kiedyś bolałoby bardziej. A teraz to w roku do igrzysk jednak jest taką fajnym kopniakiem i motywacją do tego, żeby gdzieś tam... jeszcze ciężej pracować i skupiać się na tym, co chciałybyśmy pod tym względem igrzysk w przyszłym roku i żeby tam powalczyć. Już może wtedy się uda bez żadnych przygód. Panie dyrektorze, mają dziewczyny szansę, pan dyrektor zatwierdzi ich z ramienia polskiego, zorganizuje finanse? Znaczy, no staramy się jak możemy. No, widać dzisiaj po dekoracji, nie wiem jak to, po wystroju toru, że już mamy pierwszych sponsorów, także mam nadzieję, że tych sponsorów będzie coraz więcej. W przyszłym roku do nas dołączy. Mamy nadzieję, że ministerstwo również nam jeszcze troszeczkę tam dołoży pieniędzy w przygotowania olimpijskie. Mamy realne szanse, jak było widać na Mistrzostwach Świata, nie na jeden, a na dwa medale nawet wśród kobiet. Także my będziemy wszystko robić, żeby zawodniczki czuły się jak najlepiej, komfortowo przygotowania do igrzysk. No to powiem, w takim gronie jak siedzę, to tak już jakbym był na igrzyskach. Rewelacyjnie się czuję, dziękuję, że się w sumie zgodziły. A jakie macie plany na te igrzyska? Bo wiem, że celem teraz, w tym roku też macie jakieś mistrzostwa Europy chyba, tak? Nie, już się wszystko skończyło. Już wszystko się skończyło? Znaczy szosowe, siostra startuje na szosie. Tak, ja właśnie lecę 20 września na Mistrzostwa Europy na szosę. A, Mistrzostwa Europy? Myślę, że tam też mamy bardzo duże szanse przyjechania z medalem, więc no naprawdę skład z Kasią Niewiadomą, z Martą Lach, z Agnieszką Skalniak, z Martą Jaskulską, Karoliną Kumięgą, Kasią Wilkos i mną. Wydaje mi się, że to naprawdę jest dobry skład i będziemy jedną z mocniejszych nacji tam. Wydaje mi się, że każda z nas jest tego świadoma, że naprawdę nie jedziemy tam... tylko jedziemy po medal i fajnie, no cieszę się, że będę mogła brać udział. I to jest superanska determinacja. Dokładnie. I to dyrektor, widzę, nakręca te dziewczyny, że to naprawdę ta motywacja... Mi się wydaje, że to po prostu nasze wyniki w ostatnim czasie, jakie robimy, to pokazuje. Na Tour de France Kasia Niewiadoma, później parę wyścigów, które wygrała Marta Lach w ostatnim czasie, nawet fajnych klasyków. Ja parę wyścigów też się udało fajnych wygrać. Dziewczyny, no reszta wiadomo, że też się ściga tutaj Kasia w polskiej ekipie, też fajne wyniki robiła na zawodach, gdzie tam dziewczyny się ścigały we Włoszech. Więc no, każda z nas, kurczę, naprawdę w ostatnim czasie dosyć dobrze kręci, więc można to tak fajnie razem wszystko spiąć. Mam nadzieję, że fajnie to zepniemy, że będzie fajna atmosfera i że gdzieś tam będziemy wszystkie wierzyły w to, że ten medal jest w zasięgu i wydaje mi się, że... Czyli cel główny w tej chwili, w tym roku pośrednio, medal jak się uda na Mistrzostwach Europy na szosie, a w przyszłym roku walka o najwyższe trofea na Igrzyskach Olimpijskich, tak? Tak, dokładnie. A czy pan dyrektor wam daje trochę czasu, żebyście mogły się trochę pouczyć, bo przecież jesteście studentkami Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki? Mało tego, że daje czas, jeszcze zachęca, bo również robiłem kurs trenera klasy drugiej, trenera klasy pierwszej, także... Jak najbardziej wszystkich zachęcam i mobilizuję do tego, żeby kontynuowali naukę i no, robili kursy, kończyli szkoły, magistra, licencjat i tak dalej. Panie dyrektorze, dziękuję, bo wiem, że pan tak strasznie dba o tą sferę również dydaktyczną, edukacyjną, ale tutaj powiemy, bo dzisiaj się dowiedziałem, jak tutaj rozmawiałem z moją koleżanką, tutaj zawodniczką Wiktorią.
Dario. Jak bliźniaczki. Ale warto było się pomylić do tego uśmiechu. Że teraz, już pod koniec, za 2 tygodnie, broni pracy licencjackiej, dobrze mówię? Tak. I zapisuje się na studia magisterskie. Tak, no myślę, że raczej fajnie. No, tak, w takiej uczelni, gdzie naprawdę to wszystko jest dla sportowców dużo ułatwieniem, no to czemu nie kontynuować by nauki? Jak już 6 lat robię ten licencjat, to już zrobię te 6 lat następnych ten magisterkę. Nie, ja usprawiedliwię. Nie 6 lat pani robi, bo pani wszystko ładnie skończyła, tylko nie ma czasu dopiąć ze względu na wysoki poziom sportowy i ciągle wyjazdy po świecie. A w tej chwili pani jest akurat w Pruszkowie, uczelnia już zarzuciła sidła na was i pan dyrektor podpowiedział, kiedy te plany, kiedy co, i jest możliwość obrony i dlatego wiem, że to niedługo już będzie. Nie męczę was, dziewczyny. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki. Naprawdę. I będziemy w telewizji walczyć i obojętnie co będzie, ale jak pokażecie taką walkę, gdzie łezka w oku się kręci, że Polacy, Polki potrafią, walczą, taki ścisk, przecież tam wywrotki, kraksy, a wy z wszystkim, wy też nieraz leżałyście, a przecież wstawałyście i dalej. To jest właśnie to piękno. Gratuluję wam tego wszystkiego w imieniu uczelni. Panie dyrektorze, dziękuję, że pan troszeczkę przerwał trening z dziewczynami, żeby mogły chwilę porozmawiać. Tak, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia już teraz na łączach telewizyjnych.